Dzień dobry. Cześć. Widzę u pana dość dobrą formę i to bardzo dobrą. Ile pan ma lat? 65. 65 lat. Zobaczcie, jak ten człowiek wygląda. Pokażę pan brzuszek swój, mięśnienie jakieś. Zobaczcie. Zobaczcie, jak ten człowiek wygląda, ma 65 lat. Słyszałem, że pan jakieś mistrzostwa tam zdobył, tak? Może pan trochę się pochwalić? Startowałem w marcu na Mistrzostwach Świata Mastersów w kategorii 65 lat. Zdobyłem srebrny medal, startując w pięcioboju. A teraz pytanie, co pana zmotywowało? Jakie pan miał motywację? Jak pan to w ogóle zrobił? Osiągnął? W jakim czasie? No jak po pewnej przerwie zacząłem znów ćwiczyć, to tak im dłużej ćwiczyłem, tym ta forma się poprawiała i zaplanowaliśmy najpierw Mistrzostwa Polski, potem wymyśliliśmy może Mistrzostwa Świata, ale miał być tylko skok z wyż, ale ponieważ forma była jeszcze lepsza, sięgamy dalej pięciobój. Brawo. A ktoś pana zmotywował do tego? Do tego działania? Do działania mój trener, syn. Syn? Który mnie pierwsze zmotywował do tego, żeby znów wrócić i zacząć ćwiczyć. Mhm. I w tej chwili prowadzi mi trening, dietę. Trening, dietę, wszystko. Jeszcze... A syn czym się zajmuje na co dzień? Jest trenerem personalnym. A jak ma na imię, nazwisko? Tomek Węcławowicz. Wbijamy w... Trener flagowy. O, Instagram, ja Fit Old Boy. A razem mamy Hyperactive Boys. Hyperactive Voice, to jest wasza firma. Tak. Super. A jakby pan miał na przykład takich młodych ludzi przed sobą, bądź nawet starszych ludzi, tak? Co by pan im powiedział, jakby ich tak trochę zmotywować, nie wiem, żeby ruszyli te swoje tyłki, powiedzmy? No staram się to robić, jestem jeszcze w tej chwili cały czas nauczycielem WF-u. Teraz mam 20 parę godzin, także tej młodzieży trochę się przewija przez moje ręce. No chciałbym, żeby chociaż... Nie mówię zawodniczo trenowali, ale żeby ten sport pokochali i chcieli ćwiczyć, bo to widzę po sobie, że to pomaga później. Dużo lepiej się czuję w tej chwili niż 2-3 lata temu, jak odpuściłem to trenowanie. Czyli pan ćwiczy jakby już parę lat, znaczy całe życie, tak, tak? Całe życie, bo najpierw jako zawodnik, później jako trener, nauczyciel. Ja nigdy nie stałem z gwizdkiem, tylko prowadziłem ćwiczenia, starałem się jak najbardziej uczestniczyć z młodzieżą. I w tej chwili po przerwie znów ruszyłem. Brawo, ja mówię, to ja bym chciał chociaż w 1/4 byś wyglądać tak jak ten pan. Bierzcie przykład starsi, młodsi, bo naprawdę jest z kogo. No i co, mogę tylko panu pogratulować, życzyć zdrowia jak najwięcej, aby pan był cały czas w kondycji, cały czas w formie. No bo jak dla mnie pan zrobi wielkie wrażenia, myślę, że to ja na FIWE. Jest bardzo dużo osób, które do pana podchodzą pewnie i tak jest, panu tak gratulują, no bo naprawdę forma, powiem panu, że jest doskonała. Pan napnie trochę tego swojego bica. Pan pokaże. To jest biceps, nie? 65-latka. Dziękuję bardzo. Generalnie tak. Proponuję ćwiczyć wszechstronnie, nie trzymać się jednej rzeczy, tylko mieszać, bo ja też po sobie człowiek trzymałem się lekkiej atletyki, jeszcze tam pojedynczej konkurencji zaraz coś wyskakiwało, balały albo stawy, a potem się przysiadłem na rower, tu rolki, tu pływanie, proszę, tu coś jeszcze. I w tej chwili... A jak pan teraz, powiedzmy, przestanie ćwiczyć, nie ma pan, nie jest tak, że ciśnionko skacze, czy tam ja, jakoś się gorzej ćwiczy? Ja mam ciśnienie 120 na 80. Książkowe. Regularnie. Chyba, że zobaczę panią pielęgniarkę, to wtedy... Zależy, jak wygląda pani pielęgniarka. W ogóle biały fartuch, to już 140 od razu, 150 podskakuje. Ale to tylko ten moment, a tak trzyma się to ciśnienie. Zdrowie też dopisuje, także myślę... Że ja mam 33 lata, a ciśnienie mam wyższe od pana, nie? To jest dziwne. I nie muszę widzieć fartuchu żadnych. No, to jest fajne, że pan ma te zdrowie i mówię, życzę jak najwięcej, żeby pan jeszcze osiągnął, pan już w sumie nie musi, bo pan dużo osiągnął, ale żeby te zdrowie było, bo zdrowie jest najważniejsze. Tak, prawda? Jest, tak jest. I wszystkim wam tłumaczymy. Ćwiczymy, ruszamy dupa, nie siedzimy przed kanapą, nie siedzimy w necie i nie gramy w gry, tylko bierzcie przykład z pana, trenujemy i dziękuję panu za taki mały wywiadzik, reportaż.